Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z W26. Dawno nas tutaj nie było na serwerze, także witamy cię, Szarpie, i opowiadaj, co tam słychać. Siema. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Serwer powoli się rozwija. Za ludzie dużo się kasują. Około 100 tysięcy. Ludzie już robią hello, auf Wiedersehen. Generalnie czekałem z loszkami. Zobaczcie, mam dosyć niski poziom, 137. Tutaj już wszyscy u mnie w gildii to powbijali 200. O Jezu. I będziemy zaraz ich gonić, tak? Bo jak zamkniemy piekło i porobimy trochę w podziemiu, nie wiem, czy damy radę to wszystko zrobić dzisiaj, no to 200 tam 15 to na luzie wbijemy, tak? Przy okazji odpowiem wam na pytanie, jak to się robi, że oni mają 200 levele, a ja gram 10 lat i nie mam 50. bez przesady. Przygotowaliśmy też dla was niespodziankę i wszystkie osoby, które wytrwają, obejrzą do końca ten odcinek, dostaną 55 grzybków. Może nie jest to dużo, ale te jest osoby, to... które jeszcze nie aktywowały go na lootboyu, tak? Bo nie można aktywować dwa razy, więc tak na tych kontach, tak, na których osoby, nie aktywowaliście kodu. Tak. Tutaj nie będą kody tak, że będziecie musieli je szybko wpisywać, tylko każdy będzie miał swój personalny kod. Ale jak to zrobić, to powiemy wam później. Musicie oglądać cierpliwie i czekać na wskazówki. Także każdy, kto na swoim koncie nie aktywował jeszcze kodu z lootboya, będzie mógł sobie doładować 55 grzyba. Żeby dokładnie nie było, tak a ja jest. Wpisałem i mi nie działa, bo widocznie już aktywowałeś wcześniej jakiś kod na 50, 30, 10, 200, milion i tak dalej. Dobra, zaczniemy od toalety, bo mam ciśnienie. O, o epiki do kibla na bogato. No to są, to zobacz, to jest epik jeszcze kiszony. No widzę, widzę. Z lochu jakiegoś, nie? Kiszona jeszcze. A jak pety masz wykarmione? Pety mam tak, że tutaj pierwszy zazwyczaj jestem, tylko oni czasami trafią jakiegoś takiego typa i więcej dostaną doświadczenia. Nie zbieram tych petów na razie, tak jak inni szalenie tam cisną, zobaczcie, że już 27 mają, bo ja po prostu, ja bym pocisnął teraz tymi petami, nie? Tym to bym ze trzech zrobił, tylko że ja nie mam miejsca na te owoce, tak? No jak na razie zaraz... masz 12 staków. Tak, ale zobacz, ja mam już to nowe koło, które mi zawsze sypie tymi owocami. Teraz porobimy trochę tych lochów, będzie masa epików i też nie chcę tych epików tak po prostu wyrzucać. I tak będziemy pewnie musieli ich trochę powyrzucać, bo jak chcemy zamknąć te trzy lochy wszystkie, no to trochę tego wpadnie, nie? Dobra. To kupa roboty. Zaczynamy chyba od pupili, co? Zaczynamy chyba od pupili. No to dawaj. Maka, to pojedziemy sobie tym. A i teraz zmienili tak w pupilach, że nie pokazuje ci pierwszego pupila, który kończy, tylko wszystkie widzisz, więc nie wiesz do końca, jaki jest wynik meczu. O, jaka zmiana. Rewolucja. Można się powkurać. O, już pierwsze. Dobra, nie będziemy chyba tych pupili oglądać, tylko będziemy szybko je robić. Pifanek brzmi jak Stefanek. Ale już truskawkę widziałem przed walką, tego nie naprawili. Ja też nie, ją widziałem. Nie widać to teraz znowu. Widziałem. Nie teraz widać jaki pet kończy, ale truskawkę widać przed walką. Zmiany playa na propsie. Jest dużo bardziej emocjonująco, bo widać truskawkę na starcie walki. Ale nie zawsze. No trochę mi brakuje, widzicie, bo jakoś nie trafiłem tego. Dobra, w podziemiu oczywiście pierwsze miejsce zaraz sobie wbijemy, bo ja jako pierwszy to podziemie odblokowałem. O. I na tym mi najbardziej zależało, tak? Nie tam ciśnięcie. A ty chcesz mi powiedzieć, że podziemie na razie ma 10 osób na serwerze? I to dzisiaj chyba do dopiero weszło, tak? Zobaczcie, ten gościu, który tak cisnął na samym początku, nie wiem, czy pamiętacie, on dopiero dzisiaj zrobił podziemie. Tylko tyle ma osób. Słabo im to idzie, bo oni się skupiają właśnie na wbijaniu szybko, po zamykaniu wszystkich lochów, które są do zamknięcia, a zapominają o takich rzeczach, które
No, lepiej mieć z czasem szybciej, tak? Czyli podziemie. Ja wiem, że na początku tam parę dni to nie ma żadnej różnicy, ale ja już na przykład będę miał 7 poziom ekstraktora, a oni dopiero będą zaczynać, to się rozjedziemy szybko dosyć, nie? Szczególnie, że niedługo będzie ten weekend z duszami. Ja pamiętam, jak tam przez te 3 dni. Tak, ale ty już miałeś, tak? 3 dni ale na. Miałem, ale nie odbierałem. Nie? Tak, ale 3 dni, jak na 10 poziomie nie odbierasz, to nie jest to samo, co ty masz 0, a ty ma 10 poziom, nie? Bo ty zanim dojdziesz do tego 10 poziomu, to minie dużo czasu, nie? No, ale różnica się... No dobra, to co? I wpadł ci pierwszy? No, zależało mi na tym, bo chodziło mi o te koło, tak? Bo ja w zasadzie nie chcę mi się robić ataków, jak widzicie, w ogóle mam tych rycerzy takich, więcej ich nie będę podnosił. I tylko żyję z koła, tak? Żyje i buduje z koła. Tak, i teraz już koło mi tyle daje, że nie potrzebuję nawet w ogóle robić ataków, nie? Dobra, to tak, to twierdza jest zrobiona. Halo. Pure pain. Halo, Wiedersehen. A, jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać. A propos, patrzcie, jaki wojownik Cox jest. 516 poziom. Top 4. Ale Mac jest większy, Cox. Jeb za 250 milionów i poprawka. I nie ma takiego kozaka dla maga, żeby go nie zdjął jednym hitem. Ty patrz, prawie go naprawdę zdjął. Tyle władował w wytrzymałości, zobaczcie. I padł praktycznie na jeden strzał. Gdyby. No ale zobacz, on ma 110 tysięcy inteligencji, ja pierdzielę. No, ale zobacz, jakby ten wojownik nie dał tyle, tylko dał dużo mniej, do 30 tysięcy mniej, tutaj dał więcej tego, to ustałby ten jeden atak, nie? A zabiłby go. No nie wiem. Nie ma sensu. Ustał. Nie ma sensu dawania tyle życia. Bez sensu jest to. Trzeba iść po prostu w wód szczęścia. On nie walnie kryta, ja walnę kryta i będzie dobrze. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Małe problemy techniczne. Sharp. O czym mówiłeś, o czym gaworzyłeś, zanim zamknęliśmy? Dobrze, że lochów nie zrobiłeś. O, zrobiłem lochy. No. Ja mówiłem, że ten, że strasznie dużo wojów. Pierwszy epik. No jakoś tak ludzie teraz zachciało im się grać wojami. Jakiś... Nie, ale... no mówię na rankingu, w sensie tam te top 4 postacie. No bo było global. Dużo tych, było. No, a wiesz, z czego to wynika? No bo wojownikami grają też... ludzie dłużej. No, najkrócej grają zwiadowcami. No. Jedyny bociek, trochę... jedyny bociek gra zwiadowcą forever. Tak. No, Bociek ma staminę. Bociek ma staminę. A ty tak szczerze powiedz, nie nudzi ci się już to znowu? Na razie jeszcze nie. Czyli ja teraz już tak nie gram jak kiedyś, nie? Tylko odpalam sobie te zadania, szybko robię. I już się nie loguję cały dzień, nie? Nie jest tak jak kiedyś, że się co chwilę zaglądało, czy ktoś coś napisał, czy coś. To nie wnikam, tak? Tak samo z tą gildią nie wnikam. Nic, nie. Kiedyś, wiesz, czekałem, aż się zrobi rajd, zanim zacząłem robić awka, teraz to mam gdzieś, nie? To nie ma dla mnie to większego znaczenia, czy teraz, czy nie, czy później. Bardzo podobne buty do tych wcześniejszych. No. Tylko pancerza więcej. No, pancerza 1000. Ja nie wiem, czy teraz przypadkiem nie będę musiał już ten, zmienić broń, bo to są ci... No. Wojownicy. No, niestety. No, budki też może. No. Zawsze 1000 armora. Tam ileś. Dobra, zobaczmy, co tutaj mi da. No tak, bo tu już są, zobacz, te bronie trochę lepsze. Jednak, jakby nie patrzeć. 30 damage'u więcej razy mnożniki to trochę wyjdzie, nie? No. 34 damage'u więcej. To już dużo. I teraz przynajmniej nie ma problemu z kasą aż takiego, nie? No, na początku jest największy problem z kasą. Trzeba tego gryfa kupować, a później... 302, ale szkoda, że gówno stat.
Jeszcze chyba, co? Szkoda, bo że chciałbym zamiast tych... zamknąć po prostu. Szkoda, że zamiast tych butów nie wyskoczyły ten rozrzut zajebisty, ale nawoje rozrzut, tam będzie teraz No bo ja wojów, tak... nie? No dwóch co najmniej. Najgorzej jest dla wojownika, to jest drugi wojownik. Bo tych zwiadów to on zjada na śniadanie. A trafić tą broń to jest tragedia. Źle nie jest, ale mogłoby być lepiej, nie? Inteligentny boj. Żeby wojownik był inteligentny. Zręczny. I zręczny. O, i to jest chyba spoko, nie? No, mógłbyś tam ze 4 damage'u więcej wykręcić, ale jest spoko, ma dużo siłki. Ty teraz jesteś, dobra, widzę, zrobię... taki rozkojarzony trochę, bo poszedłeś w równą siłkę i wytrzymałość, więc tak. Teraz trochę ci się ten balans odmieni. To chyba nie ma sensu na razie, nie? Wymieniać 400 tego. 400 armoru, 20 stat. Nie wiem. Zawsze 400 armoru, ale... A ty jesteś już... Na swój poziom masz 46% redukcji. Z armorem stoisz średnio, że tak powiem, ładując się na levele tam, które są dużo wyższe od ciebie, jak ty na tak, swój no, na wojownika to zawsze, na wojownika zawsze trochę lepiej, nie? No tam 200 któryś level ma ten loch, nie? Więc powinieneś mieć pancerza generalnie ile? A, zróbmy za to. To i tak tam. Łapy, łapy, 4 łapy, a na łapach pies podłaty. Co? Lagi. Przycięło się odzyskanie kamycz kola. Mm-hmm. 4804, no już masz więcej siły niż ten woj. Masz trochę lepszy damage. Jeszcze może coś w gabinecie magii. Ale chyba nie ma co tak już wszystkiego, spróbujmy, co? Bo zaraz wybijemy znowu z 20 poziomów. I... O, i padło od razu. Dał kasę, tak? Bo nie widzę, żeby cokolwiek innego dał. I to też jest wojownik. No to w ogóle dwóch wojowników będzie teraz. No ten loch się w ogóle zaczyna od samych wojowników. No ten loch jest, ten loch nie jest szczęśliwy dla wojownika. Bo najgorszy loch dla wojownika, bo tutaj jest bardzo dużo tych wojowników. A zwiadowca wchodzi jak masełko. No a potem się usuwa. A potem jest halo, herzlisie, willkommen, bye bye. Auf Wiedersehen. No, smoczek. Trochę gemów pokopać, ale kurczę, nie chcę tego robić, bo to aż 50 grzybów za jednego gema. Zaraz mi wyskoczy 20 razy pod rząd szczęście i pójdzie 1000 grzyba, a nic z tego nie będzie. I będzie nieszczęście. No, 100 tysięcy tam z groszem chyba mu zostało. Oj, 138. No i patrz. Yes. O, to jest spoko. No tu już spoko jest, nie? To. Wszystkie cechy, no. Podnosisz 150 boków, 30 głównych statków. Boki to nie mają znaczenia dla mnie. Bardziej ma ta siła dla mnie znaczenie. Ło! I zaczynałeś, miałeś 4 z kawałkiem, teraz masz już prawie 5 koła. No i zobaczymy. Rycerz postępnego czelepu też jest wojem, ale patrz, była ładna próba na początku już. No, dosyć szybko padł. Ciekawe co dał. No, rękawiczki do klasera. Pyk. Aha. No dobra. Mówię, że była taka śmieszna sytuacja, że nie mogłem znaleźć przez niego kawałka lustra. Już się nawet zastanawiałem, co by nie się pisać nie kasować. Do supportu, nie? Że nie może mi wypaść. No ale pewnie dostałbym odpowiedź w stylu kop, kop. Kop. I to jest jeszcze chyba mocniejszy woj, co? Niż tamten. Tak.
nie wygląda na takiego, co by nie chciał zginąć, ale wygląda na takiego, co łatwo się nie odda. Mniej więcej 900. Serce mi dosyć szybko wypadło, bo chyba puściłem kopanie i za drugim razem chyba mi wypadło. Ja pamiętam, jak to serce wprowadzali, jak tam ludzie pisali. Wykopałem 150 gemów, nie dostałem. A jest 50% szans. Odpowiedź. Chyba masz... okazuje, że trzeba było mieć wieżę, że trzeba było mieć coś innego, nie? Dlatego ja tutaj nawet nie skracałem tego serca, bo ja nawet nie pamiętałem, jakie są te warunki, a nawet jeśli są tak, jakie są napisane, to niekoniecznie muszą takie być, bo zaraz się okaże, że musisz mieć 8 z 13 kawałków lustra i musisz to kopać między 12 a 14, jak masz 120 level, nie? No, z nimi to tak może być. Bo to, co podają, to jest wiadome, a co nie podają, to później zagadki programistów. Gra pełna zagadek. No patrz, kurde, był kilka razy tak troszkę bliżej, ale wygląda na... Chyba jest ten zwiadowca, to już powinien paść ten zwiadowca. Proszę, jak tutaj to wygląda? No my się będziemy najbardziej bawić z tymi wojownikami, nie? Jak tych dwóch wojowników... A tu ich trochę znowu jest. No tak, ale oni, zobacz, oni dadzą mi ponad 70 milionów, nie? Te 70 milionów to ze 3-4 poziomy będą. Dopiero wtedy by się bardziej opłacało szukać tych przedmiotów, nie? A może coś wypadnie? A wieży nie robisz? Nie, bo ona mi mało jak spadaje, wiesz? No tak, słyszałem, że wieża mało jak spadaje. Napisz do Playa, że masz zbugowaną wieżę, bo mało jak spadaje. Możecie napisać w komentarzach, który wydał 4000 grzybów, żeby ubrać pachołki na 150 i powiedział, no to robimy teraz 50 poziomów wież i nie zrobił nawet pierwszego. Tak zwani znawcy. Tak zwani znawcy, którzy wbijają 340 level w 3 lata grania. Oho. Znowu się coś wywala. Coś ten serwer nie wyrabia. Tylu chętnych graczy na nim jest. No, stary, nie chcę ci nic mówić, ale zawiesiłeś grę. Zaraz bana dostanę. O. Jak widzicie, wszystko dobrze działa. O, już wieża znikła. Nie ma wieży. Na co komu dziś? Niepotrzebna wieża. Ty, teraz jak wieży nie widać, to może ci serce nie wypaść. Na szczęście ja już mam. Także pamiętajcie, sobą, jak nie? Kopiecie serce, patrzcie, czy wam się wieża wczytała. Bo jak wam się nie wczyta, to może wam serce nie wypaść. Jak się wczytała, to niekoniecznie może to być błąd wyświetlania. Tak jak jest w petach, nie? Ej no. Dobra. Chyba nie chcę się marnować mojego palca. To musimy zmienić przede wszystkim. To sobie kupię przy okazji. To też sobie kupię przy okazji. Potrzebujemy dobrego nasyjnika. No i talizmanu też. Widzę teraz, nie ma oszczędzania golda, napieprzasz klepsydry jak dziki. No, teraz tak, teraz tak. Internety dzisiaj nas nie lubią, ale szukamy dalej naszego. Nie wiem, czy to internety, bo cały czas jesteśmy podłączeni. Siła 292 było. Gdzie? Na szyjnik był siła 292. Ale z dziurką czy bez? Bez. Siła 293 z dziurką. Chyba warto. Chyba tak.
Wiesz co, jemy sobie. O, zaczyna się. Zaczyna się. 10 kamieni na szczęście, 5 kamieni na zręczność. A później, mój drogi, wykopiesz pierogi. Jest dobra. Siła. Niesamowite. Ło, to zainwestowałeś teraz w siłę jak dzik. Bo jeszcze jeden kamień i reszta to... No właśnie, to się tak nie opłaca. O, jest, dobra, i wystarczy. Czyli co teraz szukamy? Ozdóbki? No i chyba weźmiemy ją na wytrzymałość. Albo łączoną. Albo łączoną, jak będzie. Coś dobrego. Dobre to. Dobre to to. Strasznie rozjazd się zrobi, ale dobre to to. Szkoda. Niech będzie. Plecak może trochę dodamy, jest. Tak. Plecak się zapycha. No i grubasie, dychaj. Teraz mamy trochę więcej od niego siły. Powinno pomóc. Teraz tylko ustać trochę blok, nie? 900, no jeszcze próby na 900 chyba nie było. Okej, moi drodzy, lecimy dalej. Padł nam poprzedni loszek. Znowu jakieś małe problemy techniczne, ale jedziemy z kolejnym. Co tak, nam powie ociemniały nożownik, zwiadowca, jak to Sharp mówił, powinien paść jak flaczki. Zwiadowcy są, o widzicie, zwiadowcy są easy. O, i nawet fajne rękawiczki dał. Trochę nam podniosą tą dysproporcję, która powstała, tak? Bo za dużo żeśmy dali do siły. Nie ma już co kopać. Dobra, to teraz na wojowników było dobrze. Teraz znowu wojownicy, więc nie wiem, czy ta proporcja. Tak, ale życie też jest potrzebne, nie? Szczególnie jak masz, zobacz, ile masz prób. Zobacz, ile masz prób, że ci minus 100 tysięcy życia zostaje. Ja patrzę tylko na ten prawy pasek. Ale zobacz, non-stop masz próby 190, 115, 130, 51, 130, 4000 miałeś na minusie, rozumiesz? Non-stop, 11 tysięcy, 200, 140, 120, 50, 150, 16, no, zobacz. A to wiesz, co to znaczy 16? To znaczy, że jakbyś miał 16 więcej, 22, 26, to byś ustał... No potem miałbym minus 20. Ustałbym jeden. Ustałbyś jeden. No tak. Wiecie, może z broń zmienimy już. Na jakąś taką lepszą. Tylko, że dzisiaj się nie da nagrywać nic, bo... No to nie jest wina internetów, bo my cały czas gadamy, nie? My cały czas gadamy, więc to nie jest wina internetów, tak? Gdyby była wina internetów, to by nas rozłączyło. Dobra, to zacznijmy, to skoro nie działa to, to o, przejdźmy do tej niespodzianki, którą wam przygotowaliśmy, czyli 55 grzybków. Żeby je uzyskać, tak jak wcześniej Maciek powiedział, tylko raz na jedno konto, musicie wejść sobie na Lootboya, założyć jakieś fejkowe konto. Tak? Czego ja założyłem fejkowe? SFTS, coś takiego. No i chyba, że chcecie z tego korzystać. Nie? Ja nie korzystam z tego, więc stworzyłem sobie na potrzeby jakiś zupełnie losowy adres e-mail i z niego się zarejestrowałem, tak? Żeby potem nie przychodziło do mnie 1 500 000 spamu z jakimiś głupotami, tak? I teraz klikamy tutaj ten redeem code, wpisujemy games.com55 i dostajemy lucik. I teraz tak, nie będę wam pokazywał, że to działa, więc osoby, które wytrwały do tego momentu, szybko sobie wklejają ten kodzik
ten kodzik. O. No, kto pierwszy, ten lepszy. A pozostali mogą sobie wpisać Gamescom 55 w swojego... Tak, i będą mieli swój własny. I tak, i ten kod oczywiście wpisujemy tutaj. Grzybiarz, Vouchers i tutaj go wpisujemy, tak. Ja już swój wpisałem, także nie będę mógł... Także moi drodzy, kod Gamescom 55 i każdy, kto nie skorzystał jeszcze... Nie skorzystał jeszcze z kodu na Lootboyu, może sobie nowe konto zasilić, a my pędzimy dalej z karłowatym gnomem. Możemy broń też zmienić. I może to już jest dobry pomysł, bo ta broń to chyba jeszcze... Boże, jak ja widzę te próby, co ci zostaje po 30 tysięcy życia, to aż mi płakać. Tak, ale wiesz co, nie, wolę chyba takie próby widzieć, niż kopać znowu te gemy za 1000 grzyba. Nie, no tak. Ale już są bronie znowu prawie o 20 więcej damage'u. U Woja broń to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. To możemy pasek ewentualnie jeszcze jakoś... Pasek lub tarczę. Czapkę. No ten pasek nie jest zły. Mogłeś dziurę dorobić. O! Ale ten nie zobacz, a ten jest ten jeszcze lepszy. Szczęście żniwiarza. No dobra, potrzebujemy do niego gemu. A ja wrzucę do niego ten gem, może. O, i tak zostaniemy. I teraz jeszcze szukamy czego? Broni. Broni lub zbroi w sumie też można poszukać. Zbroję dopiero założyłeś z lochów. Ale ona taka marna pod względem pancerza. Dopiero teraz zauważyłem, że... Siła, wytrzymałość. Chyba fitness sport. Ja ma nie. Inteligentne magowie, ciąg dalszy. I szczęśliwe magowie, i szczęśliwe magowie, i zręcznościowe magowie, inteligentne magowie. Ten wojownicy, same najlepsze staty. To jaki duży rozrzut, zobacz. No, prawie maksowy. To był twój priorytet, co? Jak grałeś magiem, to tylko na to się patrzyło. Tylko no i wyłącznie tak. Na to się patrzyło. 118, siła 37. No, ale dziury nie ma. Ale nie ma dziury. Traf broń z dziurą. Nie wiem, czy akurat tu się nie opłacało dać tej dziury. Poszukanie. Co o tej sądzisz? Nie lubię. Rozrzut rozrzutem, ale nie lubię broni, która nie ma w ogóle rozrzutu. Nie wiem dlaczego. Może on nie jest zawsze najważniejszy, ale jak już broń ma tylko i wyłącznie stały damage, to jakoś mi to nie siedzi. Nie wiem czemu. Już kupować to, żeby ta broń przynajmniej na parę rożków była, prawda? A nie tak... To później trafisz zaraz jakiegoś maga i będzie problem. No, a tam zaraz będzie jakiś mag, z tego co pamiętam. Tamta była fajna, nie wiem czy nie warto było wsadzić w nią gema niż teraz 20 razy szukać. Z bronią jest dużo trudniej. Hazard, nie? Hazard. Hazard. Albo się uda, albo się nie uda, no zazwyczaj się nie udaje, nie? Także moi drodzy, jeżeli traficie dobrą broń bez dziury, to dużo lepiej chyba dziurę zamontować i nie szukać dalej broni. Chyba tak. Chyba tak. O! Ścirynkoła nie masz, stary. O. Dalej nie. A, masz. A nie szkoda było do kibla? A. Wiesz, gdzie ja mam ten kibel? W sraniu. Kibel. Jak to ktoś kiedyś napisał w komentarzu. Się przejmujecie tym kiblem. Kibel jest do srania, a nie do wrzucania itemów. Że nie wrzucę teraz tej tarczy, to myślę, że ja będę teraz przez 3 lata codziennie wrzucał epiki tam. To. Mówię, że ja już tak nie gram jak kiedyś, bo to nie ma sensu. Potem wychodzi ci taki mag, który wali takiego woja 516 na jeden z tego strzała. No. O czym my rozmawiamy. Jeszcze mu trener wsiądzie, nie? Minus 100, minus 50, minus 200, minus 100,
minus 100. Ja już patrzę na lewą komórkę. Minus 23, minus 39. No na razie nie widziałem żadnej dobrej próby takiej, żeby jemu mało zostało po tym przebraniu się. A jeszcze za tym bojem jest jeszcze jeden wojownik. Jeszcze mniejszy. Zanim będzie, wiesz... A na sam końcu tego lochu znowu jest wojownik, także... No ale zanim ten koniec lochów, to jeszcze wbijesz 10-15 leveli na tych po drodze. No w końcu. Jest. No, rękawiczki wypadły, ale takie marne. I co? Znowu? Dama z brodą, to wygląda mi też na woja. O, ale ten na początku. Dama z brodą, jak sama nazwa mówi, to jest wojownik. Rzuca patelnią. Widzisz, szkoda, że on to jest... Zobacz, jak to by było fajniej, dużo bardziej dopracowane, gdyby naprawdę na przykład ta dama z brodą, jej broń była patelnią, nie? 73 tysięcy zostało, tak? No. Ale jest tu ten troll taki, wali takim patykiem. I nie ma tej broni w grze. Nie wiem, no, czy on powinien, takim drewienkiem. No, a on powinien... Ja na początku kiedyś myślałem, że to jest właśnie ten brakujący przedmiot. Aha. Jak to by fajnie wyglądało, jakby dama z brodą rzucała patelnią? I ona by po łbie leciała. W ogóle, tak jak kiedyś gadaliśmy, dużo tu jest takich opcji niewykorzystanych, nie? Jakichś eventów, świąt. Można dodatkowy item wymyślić. Przede wszystkim na przykład brakuje czegoś takiego jak kalendarz, nie? Taka prosta sprawa. Po pierwsze, że jak się logujesz, to dostajesz jakieś bonusy. Śmieszne, bo śmieszne, ale dostajesz, nie? Za aktywność. A po drugie, że widzisz, jaki weekend jest i wtedy można byłoby pozwalniać te wszystkie Ignis i te inne bezużyteczne osoby w tej grze, żeby nie musiały pisać co tydzień tego samego, tylko już nikt by tego nie musiał pisać. A resztę i tak nic nie robią, tak? No bo ani nie prowadzą tego forum, żeby tam ludzie się odzywali, ani nic, tylko kopiuj, wklej i przekazują do Niemców tikety. A nawet tego nie chcą robić, bo zanim to zrobią, to 100 razy cię zniechęci, żebyś odpuścił, bo jednak wszystko jest w porządku. Tak. Kop, 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 kop. Dobra, chyba trzeba coś kombinować, bo tak będziemy siedzieć na tym. Tylko co? A może coś zdjąć trochę tej siły i dać trochę więcej wytrzymałości, skoro tak mało zostaje, na przykład ten hełmik albo tą zbrojkę podnieść trochę. Tylko coś, co ma armor. To? Dużo tego armoru nie ma, nie? Za dużo zawsze, tego nie ma. Zawsze 500. Ale to może wziąć. O, to mogę wziąć. Nie mam złota, tak? To zróbmy tak. To zróbmy może trochę wiru. Myślisz, że wpadnie trochę złota? O, trochę wpadnie zawsze, nie? O, już jest wystarczająco. Chyba nie. A zobaczmy, co wiedźma chce. Rękawice. Rękawice. Rękawice, dobra, no to nie. Dobra. A ty w ogóle wiru nie robiłeś? No nie, nic nie robiłem. Nic nie robiłem. Wiecie co, jeszcze wojownik ma jedną słabą rzecz, że lecą tarcze, nie? Lecą tarcze, no nic z nimi nie zrobisz niestety. To jest problem. Ani wiedźma nie chce tarcz, ani nic. Dobra. Ale tu nie wiem, co by trzeba było zrobić z tymi tarczami. No dobra, dobra. To co, teraz próbujemy. Urosło nam sporo. Teraz nie ma siły. Urosło nam sporo. No właśnie, teraz nie ma siły. Ale dalej mamy więcej niż on. No tak, ale on ma, wiesz, 270 poziom, to jak on musi mieć broń, nie?
Tak. O ile to się skaluje, tak. Ale on jest starym typem lochów, on nie ma gemów. I nie ma trenera. No, a jak kiedyś grałeś w tą grę? Nie wiem, czy do tego etapu doszedłeś, jak 5? Nie pamiętam. Pewnie nie, bo żeby tu dojść, to pewnie trzeba było grać 10 lat wtedy. Nie było gemów, niczego nie było. Niczego nie było. O, były jakieś bliziory chyba. No. Dama z brodą, koniom lżej, nie dama z wozu. No. A jeszcze bym, jeszcze jedną rzecz bym zrobił, tą tarczę może wymienił. A co ci w tarczy? Armor, nie? Dobra, nie, no nie ma co się kombinować, trzeba klikać. Chociaż palec boli. Co tam za tą, to już możemy zamknąć. Potem jest Max Zwiadowca. I znowu ja. No tak, ale 150 milionów, tak? 150 milionów to nam da 7 poziomów. No. To już potem można się przebrać, tak? Sama broń ile da? Znowu pewnie plus 20. Tak, a Zwiadowca to wiadomo jak gra, nie? Tak jak ty pamiętam. Tego w strefie mroku, ostatni boss w 13 piętrze i żeś mu zabrał, nie wiem, 200 milionów samym zwiadowcą, sam. No, bez takich prób nie da się tego zrobić, nie? Bez takich prób, że robisz 30 uników pod rząd i walisz 20. No, szczególnie, że ten wojownik jako pomocnik to nic nie daje, jego można nawet nie ubierać, bo to, co on tam da, to daj spokój. No on na nic nie daje, szczególnie, że... Nigdy nic nie dawał, no. Nigdy nie ma nawet żadnej szansy na blok, tak? Więc on tam walnie... No, nie wiem, czemu to zrobili. Baniek. Mogli przynajmniej mu dać... Mogli, jak już mu nie chcieli dawać, żeby blokował, to mogli mu chociaż dać tą tarczę, tylko żeby nie miał szansy na blok, nie? Ale żeby chociaż mu dawało trochę tych statystyk, nie wiem, czy to coś pomogłoby w ogóle. No to walnąłby 10 tysięcy więcej. No, coś nie chce paść. On powinien mieć po prostu szansę na blok dla wszystkich. Tyle. Coś tu pokombinować jeszcze można. To czasem by coś może dał. No, bronie masz coś spoko. Tu pokombinować. Nie? Broń jest spoko. O, masz armoru 800. Nie? To weźmy to. Teraz znowu troszkę będę miał więcej. No, ale i tak wytrzymałość jest wystarczająco. Wytrzymałość? No, pamiętaj, że zdjąłeś wytrzymałość, ale dodałeś 800 armoru, więc to też jest trochę wytrzymałości, nie? No, jakieś tam 2% obrażeń. My ci bił 100 tysięcy, tylko 98 tysięcy. No, na 3 hitach może się sprawdzi. Szczególnie, że ja nie wiem, jak nie jestem przekonany, że oni to dobrze zrobili i że to dobrze. Nikt tego nigdy nie zweryfikował, czy to działa. No, te ale kryty, co wchodzą, to wiesz. Ale na pewno. 37. Na pewno działa ten. No. Na pewno działa 50% szans na unik. No. 10 razy z rzędu masz unik. Jaka jest na to szansa? No, nie chcę cię straszyć, ale twoje rozpędy pohamowane przez damę z brodą. No niestety. Wojownicy są najgorsi. No, chyba będziemy musieli ją, jak ją pchniemy, to i tak nie ma szans, żebym zamknął to piekło na odcinku, no bo ile by to trwało, pół dnia. Tam jest tyle jeszcze tych wojów po drodze, to jest tyle kombinacji. Spróbujmy ją tam jeszcze z 200 razy, jak nie padnie, to zakręcimy kółkiem.
I wystarczy, a wy napiszcie w komentarzach, czy zadziałał wam kod. To tam wychapał i kto, 55 grzyba. I kto ten kod mój, który wygenerowałem, złapał, niech się pochwali w komentarzu. Te 55 grzyba to nie jest tak mało, bo to macie dwa razy gryfa, czyli macie 28 dni na minus 50% czasu. No ja pamiętam, jak na free to playu robiłem tą ofertę za 50 grzyba przez 2 tygodnie. No. A potem ktoś pisał, że nie da się wbić w 3 lata 300 levelu grając za darmo. No. Bo on gra 10 lat i ma 200. Dokładnie. No. Mój drogi, dama z bladą cię nie lubi. Nie lubi, to ja jej też nie lubię. To co? Zostało nam zakręcenie kółkiem, tak? Ostatnio wróciłem właśnie z Monachium. Siedziałem 2 tygodnie w McDonaldzie niemieckim i oglądałem reklamy na niemieckim IP. O. Wiesz, i ty, Roberta oglądałem, jak się goli, ładnie wygolił się Robert. Robson. Trochę mi tych lucky końców wpadło, nie? Ty wiesz, gdzieś kiedyś czytałem o tych warunkach dodatkowych do umów tych sponsorskich, nie? No. Kiedyś się tam tym interesowałem nawet i powiem ci, że gdzieś wyczytałem, że przy takiej umowie na przykład jak ma Robson na golenie się, ma na przykład takie zapisy, że nie może się publicznie pokazać nieogolony, nie? Bo to wpływa na wizerunek, że wiesz, że się chujowo ogolił, nie? No dobrze, to. Biedny. Także takie jeżeli, małe pieniądze. Jeżeli to jest prawda, to taki wiesz, Robson nie może sobie niedzieli zrobić bez golenia i pójść do Markieta, nie? Pierwsza rzecz rano trzeba się wygolić do zera. Dobrze, że depilatora nie reklamuje, bo by jeszcze nogi musiał golić. Także oglądałem 2 tygodnie. Jak nie było odcinków, pytaliście, pisaliście, czemu nie ma odcinków, ponieważ nie było mnie. Siedziałem w KFC niemieckim i oglądałem reklamy. To już wiesz, jak się Robert goli. Dość dokładnie. Już wiem, jak się Robert goli, każdy włos. Gdzie pod kątem, gdzie nie. No i... A to pewnie też wiesz, jak Robert głowę myje. Akurat nie było tej reklamy, wiesz? Nie? Ale wiem, jak stary człowiek zamawia komputer. O, tego to nie wiem, jak? Przez Amazona. A, rozumiem. W porządku. No jest to dość oczywiste. Bo gdzie ma starszy człowiek zamawiać komputer? Jak nie przez Amazona. Gdyby nie było, to był komputer do grania w gry, bo Predatora kupował. Ale widzisz, reklama odniosła skutek, zapamiętałeś ją. Zapamiętałem, tak. O 500 tysięcy, naprawdę. Ty głupia dama z mymłonem 260. Teraz chyba nawet mniej było. 263, no. 263. 700 milion. Ona tak jakby potrzebowała jakiejś próby takiej pół życia. A ja mam ten. Ja mam trenera. O, 300. Ja mam trenera tego na 5. poziomie, czyli mam dodatkowe 25%. Milion. Zobacz. Ale ja szczęścia mam mało. Nie wiem, może coś tutaj jeszcze podziubać w tych rzeczach. No, wiesz, milion damage'u to jest sporo. Buty złe nie są. Wszystko, co masz blisko 300, to są ok. No nie, tu wszystko jest w porządku. Jedyne, co może być, to o. Jedyne, co może być, to o, enter. Dobra, ostatnie 100 prób i jak nie padnie, to kończymy. Do 5300. Będzie się musiał Sharp teraz przez parę dni trochę powzmacniać na awce. Jak znam życie, padnie mu po odcinku, bo on przecież nie wytrzyma, tylko przeklika, nie?
No jak nie wytrzymam? Przecież zobacz, jak trzymałem te lochy. Nie robiłem no, ich. Mam 30 lochów do zrobienia, no. No mam, bo mam. Bo ci zwiadowcy to już dawno to porobili. Rzekłbym nawet, że masz 500 do zrobienia, jakby policzyć całą strefę roku. I to jest smutne, że taki zwiadowca przez tą damę z brodą to wchodzi jak ciasto, nie? To on się cieszy, że taką ma, ja... Dobra. No dobra. On się cieszy, że tak... Napiszcie w komentarzu, kto dostał grzybki i zostawcie łapkę, bo jak będzie słaba ilość łapek, czyli mniej niż 500, to nawet nie podchodzimy do następnego odcinka. Nawet nie będę oszczędzał tych lochów dla was. O, to świnia, jedź do Deutschlandów, oglądaj, jak się Robert goli. Tak, dzięki ci, tak, dzięki ci, Szan. Także ja idę teraz na lotnisko zamówić sobie bilet i tym może razem pojadę do Hamburga. Może tam będzie się golił ten, Ribery czy tam inny, nie? Jak jeszcze jest z czego? Robin powinien reklamować maszynkę. O, Robin. No, Robin też czasami się golił. No. Robin i Miller czasami też się goli. A najwięcej Robert się goli. Dobra, to dzięki wam serdecznie. Do następnego razu. Dzięki, Sharp. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. Hejka i pa, pa.